Via Crucis. Rozważania drogi krzyżowej. Do prywatnego odmawiania. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upaść, przewrócić się na ziemię, znaleźć się u stóp wszystkich, okazać publicznie, że nie ma się już siły. Oto upokorzenia, na które wystawiłeś się, Panie, aby udzielić mi lekcji. Nikt się nad Tobą nie litował. Obelgi i złorzeczenia podwoiły się, a tymczasem Twoja łaska daremnie szukała w głębi tych zatwardziałych serc choć cienia zmiłowania. Nawet wtedy chciałeś, Panie, kontynuować swoją drogę przez mękę, aby zbawić ludzi. Których? Wszystkich. Włącznie z tymi, którzy tam byli, potęgując na wszystkie sposoby Twoje cierpienie. W moim apostolacie, Panie, będę musiał iść naprzód. Nawet jeśli moje dzieło ulegnie zniszczeniu, nawet jeśli wszyscy zjednoczą się, aby mnie atakować, nawet jeśli niewdzięczność i przewrotność tych, dla których chciałem dobrze, obrócą się przeciwko mnie. Nie okażę słabości i nie zejdę z mojej drogi, aby się im przypodobać. Moje drogi mogą być jedynie Twoimi drogami. To znaczy drogami prawości, czystości, surowości. Naśladując Twoje drogi, będę cierpiał od ludzi i połączywszy moje niedoskonałe cierpienia z Twoim cierpieniem doskonałym, z Twoim cierpieniem nieskończenie cennym, będę dalej działał dla ich dobra. Po to, żeby zostali zbawieni lub żeby odrzucone przez nich łaski zgromadziły się nad nimi jak rozżarzone węgle, domagając się ich ukarania. Tak właśnie uczyniłeś z ludem bogobójcą i z wszystkimi tymi, którzy do końca Cię odrzucali. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie brakowało wtedy dobrych dusz, które zdawały sobie sprawę z ogromu popełnianego grzechu i bały się boskiej sprawiedliwości. Czyż nie jestem świadkiem tego, że takie grzechy są i dzisiaj popełniane? Czyż nie jest prawdą, że zastępca Chrystusa na ziemi nie ma dziś posłuchu, jest opuszczony i zdradzany? Czyż nie jest prawdą, że prawa, instytucje i zwyczaje są coraz bardziej wrogie Jezusowi Chrystusowi? Czyż nie jest prawdą, że współczesny człowiek stara się zbudować nowoczesny świat i oprzeć całą cywilizację na negacji Jezusa Chrystusa? Czyż nie jest prawdą, że Matka Boża w objawieniach w Fatimie wskazała wszystkie te grzechy i prosiła o pokutę? I gdzież jest ta pokuta? Ilu jest tych, którzy naprawdę widzą grzech i starają się go wskazać,
zdemaskować, zwalczyć, wznieść przeciw niemu całą krucjatę idei, czynów, a nawet żywej siły, gdyby to było konieczne. Ile odważy się dziś rozwinąć sztandar absolutnej, nieskazitelnej wiary w miejsca, gdzie króluje bezbożność lub fałszywa pobożność? Ilu jest takich? Ilu jest takich, którzy w jedności z Kościołem przeżywają ten moment w historii, który jest tragiczny, jak tragiczna była męka Chrystusa? Ten moment decydujący, w którym cała ludzkość opowiada się za Chrystusem lub przeciw Chrystusowi. Ach mój Boże, ilu jest krótkowzrocznych, którzy wolą nie widzieć smutnej rzeczywistości, choć jest ona tak oczywista, że aż kłuje w oczy. Ile pozornego spokoju, ile małostkowości, ile błahych codziennych rozkoszy. Daj mi, Jezu, łaskę nie zaliczać się do nich, łaskę, by iść za Twoją radą, to znaczy płakać za nas i za nasze grzechy. Nie płaczem jałowym, ale lamentem pokutnym u Twoich stóp, który natchniony przez Ciebie przekształci się dla nas w przebaczenie, w energię potrzebną do apostolatu, w odwagę do walki. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jesteś, mój Panie, bardziej zmęczony, bardziej wycieńczony, bardziej zraniony, bardziej wyczerpany niż kiedykolwiek. Co Cię czeka? Dotarłeś do końca? Nie. Najgorsze ma się dopiero wydarzyć. Najokrutniejsza zbrodnia ma się dopiero dokonać. Najgorszy ból dopiero przed Tobą. Upadłeś, Jezu, już po raz trzeci. A przecież to, co masz już za sobą, to dopiero wstęp. I oto widzę, jak znów podnosisz z ziemi swoje ciało, które jest całe jedną wielką raną. To, co wydawało się niemożliwe, dokonuje się i jeszcze raz wstajesz powoli, mimo że każdy ruch jest dla Ciebie dodatkowym cierpieniem. Oto Ty, Panie, wyprostowany jeszcze jeden raz z Twoim krzyżem, umiałeś znaleźć nowe siły, nową energię, by iść dalej. Trzy upadki. Trzy takie same lekcje wytrwałości. Każda z nich bardziej dotkliwa i bardziej wymowna niż poprzednia. Dlaczego taka uporczywość? Ponieważ uporczywe jest nasze tchórzostwo. Decydujemy się dźwigać nasz krzyż, ale tchórzostwo zawsze się w nas odzywa. I aby nie szukało więcej pretekstów w naszej słabości, Ty sam, Panie, zechciałeś trzy razy powtórzyć tą samą lekcję. Tak, nasza słabość nie może nam służyć za pretekst. Łaska, której Bóg nigdy nie odmawia, jest w stanie sprawić to, czego nie mogą zwykłe siły naturalne. Bóg chce, byśmy Mu służyli aż do ostatniego tchnienia, aż do wyczerpania całej energii i pomnaża naszą wytrzymałość na cierpienie i dodaje nam sił do dalszego działania, byśmy zdolni do poświęceń przekraczających granice ludzkich możliwości, heroicznych poświęceń,
nieprawdopodobnych i cudownych. Święty Franciszek Salezy powiedział, że miarą miłowania Boga jest miłowanie Go bez miary. My zaś powiemy, że miarą walki za Boga jest walka bez miary. A ja, jakże szybko się męczę, w moim apostolacie zraża mnie najmniejsze poświęcenie. Najmniejszy wysiłek napawa strachem, a najmniejsza walka skłania mnie do ucieczki. Apostolat podoba mi się, o tak, ale apostolat całkowicie zgodny z moimi poglądami i upodobaniami. Apostolat, któremu poświęcę się, kiedy chcę, jak chcę, ponieważ chcę. A później sądzę, że złożyłem Bogu olbrzymią jałmużnę. Ale Bóg nie zadawala się tym. Dla Kościoła On chce całego mojego życia. Chce organizacji, chce bystrości, chce odwagi. Chce niewinności gołębica, jednocześnie przebiegłości węża. Słodyczy owieczki, a jednocześnie nieposkromionego i nieujarzmionego gniewu lwa. Jeśli okaże się konieczne poświęcić karierę, przyjaźnie, powiązania rodzinne, błahe przyjemności, zakorzenione przyzwyczajenia, by służyć naszemu Panu, muszę to zrobić. Twój trzeci upadek uczy mnie, że Bogu winniśmy oddać wszystko, absolutnie wszystko. A kiedy już oddamy wszystko, powinniśmy oddać jeszcze nasze własne życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wszystko tak, absolutnie wszystko, nawet wstyd i upokorzenia musimy znosić przez miłość do Boga i dla zbawienia dusz. Oto dowód. Czysty, w najwyższym stopniu został obnażony, a nieczyści wyszydzili go w jego czystości. A nasz Pan wytrzymał te drwiny. Czyż nie wydaje się mało znaczącym, że wytrzymał szyderstwa ten, który wytrzymał tyle tortur? Tymczasem również ta lekcja była dla nas konieczna. Z obawy przed pogardą służącej święty Piotr wyparł się Jezusa. Iluż ludzi opuszcza naszego Pana ze strachu przed śmiesznością? Skoro są tacy, którzy idą na wojnę i narażają się na śmierć tylko dlatego, by nie zostali wyśmiani jako tchórze, czyż nie jest prawdą, że pewni ludzie boją się śmiechu bardziej niż czegokolwiek innego? Boski Mistrz stawił czoła śmieszności i nauczył nas, że nic nie jest śmieszne, co jest zgodne z cnotą i dobrem. Naucz mnie, Panie, odzwierciedlać w sobie majestat Twego oblicza i siłę Twej wytrwałości, kiedy bezbożni będą chcieli użyć przeciwko mnie broni śmieszności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.